Zeitung rozporządzenie gubernatora krakowskiego dystryktu doktora Wechtera o utworzeniu Judischer Wohnbezirk rozwiewa te pobożne życzenia. Tak to w chwili utworzenia dzielnicy żydowskiej stałem się najbardziej niespodziewanie jej mieszkańcem, jako właściciel apteki pod Orłem przy Placu Zgody numer 18. Apteka ta została założona w 1909 roku przez mojego ojca, magistra farmacji Józefa Pankiewicza, który przyjechał tutaj ze Lwowa. Jakie była motywacja okupanta, że ciebie tu zostali? Jaka była motywacja to okupanta, byłoby ciekawe, że ja tutaj zostałem? Otóż w takim farmacji radnym, to znaczy takim od spraw aptekarskich, był pan Sztal, którego rodzinie znajdowała się apteka od 200 lat. I on stanął na stanowisku, że w aptece nie może pracować Żyd, nawet gdyby ta apteka znajdowała się w dzielnicy żydowskiej i poświęcona musiała być wyłącznie dla Żydów. W 1941 roku wszyscy mieszkańcy nieżydzi musieli opuścić te tereny. Zaczęły się wędrówki. Od brzasku dnia do późnych godzin wieczornych ciągnęły przez ulice miasta platformy, wozy meblowe, wozy wiejskie, ręczne wózki, przewożąc dobytek na miejsce nowego zamieszkania. Pośpiech niebywały, bo i termin krótki, no i chęć otrzymania znośnego mieszkania. Dzień jeden podobny do drugiego. Te same narzekania, ten sam pośpiech, ten sam hałas, lament i płacz. Ludzie mdleją ze zmęczenia. Niektórzy ciągną sami rzeczy na wózkach, nawet z odległych ulic. Jakbyśmy się teraz obrócili i zamiast tego wspaniałego napisu Apteka pod Orłem J. Pankiewicza widzimy bar nad Wiślański. No, nie chciałbym, że tak powiem, ponieważ nie znam przyczyn, dlaczego to została z takiego historycznego punktu, została zrobiona knajpa. Mój personel składał się z trzech osób. Była to magistra Irena Droździkowska, Helena Krywaniuk i pani Aurelia Danek-Czortowa. One przychodziły do pracy, prawda, rano, a po południu opuszczały getto. 20 marca 1941 roku jestem sam w aptece. Po 6 wieczorem ruch gwałtownie wzrasta. Jest tak pełno, że drzwi nie można domknąć. A zdenerwowanie bierze górę, jako że u wylotu ulic wiodących z getta stoją już Niemcy. Po 8 wychodzę z getta. Posterunek niemiecki sprawdza moje papiery. Kiedy okazuje się, że wszystko w porządku, pytam, czy będę mógł wrócić. Odpowiedź jest krótka. Nein. Około 10 jednak wracam. Nie idę piechotą, lecz jadę tramwajem, który przejeżdża przez getto. U zbiegu Lwowskiej i Limanowskiego wyskakuję z pędzącego wagonu. Po chwili znowu jestem w aptece. W aptece zamkniętej. W zamkniętym getcie. I chociaż orzeźwiający poranek przypomina o wiośnie, to nieprzespana noc uświadamia raczej, że ja, goj, Aryjczyk, spędziłem już pierwszą noc w getcie żydowskim. Bardzo był przystojny. Miał dużo różnych pań, przychodziły, utrzymywał takie towarzyskie stosunki z wieloma paniami, ale przy tym wszystkim był bardzo solidny. Także można na nim było polegać, był bardzo pracowity. Kochał życie jako takie. Kochał ludzi, kochał kobiety.
To znaczy, on miał bardzo dobrą zasadę, że nie w pracy. Lubił spotkania towarzyskie. W jakimś sensie był podobną osobowością do Oskara Schindlera. To był człowiek przyzwoity. Słowo może nie takie znowuż współcześnie modne. Jego znaczenie się trochę gubi, ale tak jak go zapamiętałem, to była życzliwość i oparcie, ostoja. Jest to postać, która była zawsze w cieniu i nie jest należycie pamiętana. Jeśli zważyć na to, co robił w najtrudniejszym okresie w czasie wojny, to wydawałoby się, że powinno to być takie nazwisko, które jest oczywistością dla każdego maturzysty. I to nie tylko w Krakowie. Boję się, że tak nie jest. Po świętach wielkanocnych roku 1941 wyrastające wokół getta mury budowane w stylu żydowskich nagrobków są już skończone. Skończone jest również kratowanie okien. Trzy bramy wiodą do getta. Główne wejście od rynku Podgórskiego. Nad bramą wielka sześcioramienna gwiazda i duży napis w języku hebrajskim. Dzielnica żydowska. Środkiem bramy przejeżdża tramwaj, kursujący przez główne ulice getta. Limanowskiego i Lwowską. Ten sam, z którego wyskoczyłem w nocy 20 marca. Przy tej bramie znajdował się główny posterunek policji niemieckiej i siedziba Judenratu, Rady Żydowskiej. Tutaj można było otrzymać przepustkę na wejście. Druga brama mieściła się u wylotu Limanowskiego, przy zbiegu z ulicą Lwowską. A trzecia brama, usytuowana naprzeciwko mojej apteki, z placu Zgody prowadziła na trzeci most na Wiśle. Przez plac Zgody wracało na ogół najwięcej ludzi z pracy. Tu przeglądano papiery, sprawdzano ilość przenoszonych prowiantów. Tędy w nocy szedł szmugiel wszelkiego typu towarów. Każdy przypuszczał, że wojna potrwa rok, dwa lata góra, wobec czego Pankiewicz podejrzewał, że jego apteka w getcie w tym czasie zostanie rozgrabiona, nic jej nie pozostanie, a on w momencie zgłoszenia się właściciela będzie musiał aptekę oddać i rodzina właściwie zostanie z niczym. To nie było stałe zezwolenie. Udzielenie zgody Niemcy obwarowali pewnymi warunkami. Mianowicie Pankiewicz musiał udowodnić swoje, według terminologii nazistowskiej, aryjskie pochodzenie i musiał się zobowiązać, że zatrudni w aptece aryjski personel. Tym sposobem apteka w getcie mogła funkcjonować. Miałem przepustkę, która upoważniała mnie do wkraczania, do przechodzenia do getta i wychodzenia o każdej porze dnia i nocy. No ale to było problematyczne, bo w nocy wychodzić nie mogłem, bo właściwie musiałem pełnić cały czas dyżur nocny. Mijały tygodnie. Czas robił swoje. Ludzie w tak bardzo zmienionych warunkach przyzwyczaili się do nowego życia. Od wczesnych godzin rannych gromadzili się przed bramą, by w białej opasce z gwiazdą Dawida na prawym rękawie i kenkartą w ręce udać się do pracy, do Krakowa. I tak co dzień. Ludzie zaczynali nawet wierzyć, że w ten sposób będzie można przetrzymać. Byle tak zostało. Byleby nie było gorzej.